Witam w programie Stan Futbolu. Dzisiaj moimi gośćmi są Michał Pol, kanał sportowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dominik Ebewęgę. Dzień dobry. Mateusz Rokuszewski. Dzień dobry. Oraz Wojciech Kowalczyk. Dzień dobry. Panowie, nic szokującego się w ostatnich dniach nie wydarzyło w piłce nożnej, ale pojawiła się nowa postać na tej piłkarskiej polskiej mapie. I to tak poza Polską się pojawiła, mimo że na mapie Europy ją znaleźliśmy gdzieś tam w Anglii. Matthew Cash ogłosił, że chce grać w reprezentacji Polski. No właśnie, co wy o tym sądzicie? Bo ja mam wrażenie, że Matthew Cash jeszcze rok temu nie myślał o tym, że jest Polakiem, ale jak obejrzał, jaka jest konkurencja do gry w reprezentacji Anglii, to jednak stwierdził, że czuje w sobie tą polską krew. Przez rok się ta konkurencja za mocno nie zmieniła i to nawet nie tak, że Matthew Cash ogłosił, że chce grać w reprezentacji Polski, tylko on załatwiał to wszystko po cichu i nawet nie na rękę był mu ten przeciek. Nie do końca wiadomo, skąd ten przeciek do angielskiej prasy poszedł. Jest taka, że to znaczy jest taka teoria, że to menedżer chciał przedobrzyć, że gdzieś puścił cynk, że on te dokumenty kompletuje od kilku miesięcy, ale no, on chciał załatwić tę sprawę po cichu, także to nie jest ten przypadek, bo my się raz nacięliśmy na czymś takim, na przypadku Jamesa Tarkowskiego. Nie, Andy Johnsona jeszcze, ale też, to tak, gdzie jeszcze wcześniej, intensywnie tak, tak. Rozgrywał. Tak, a z Jamesem Tarkowskim było tak, że on w ogóle przestał odbierać telefony od PZPN-u, a zaczął odbierać od dziennikarzy, że może grać i tutaj, i to podziało na Anglików. Anglicy rzeczywiście go powołali, on dwa razy zagrał w reprezentacji, ale nie było tak, jak mówił w wywiadach, że on chciałby grać w reprezentacji Polski i się zastanawia, tylko to było od początku nastawione na grę w reprezentacji Anglii. Tutaj tych złych intencji u Matthew'ego Casha na razie nikt jeszcze nie wyczuł, z tego co wiem. Ale pytając, czy chcemy, przepraszam, Dominik, ja tylko przesunę na środek, bo inaczej to się źle skończy. To źle wygląda, jak tak. Chcę powiedzieć, że przypomniał mi się taki tytuł filmu Woody'ego Allena, jego pierwszy, Bierz forsę i w nogi. I to jest ten przypadek. Jeżeli jest taki zawodnik w naszym zasięgu i rzeczywiście o polskich korzeniach, bo chcę tu wyraźnie rozróżnić, bo wywiązała się od razu dyskusja, czy to farbowany lis. W moją definicję farbowanych lisów się nie wpisuje, bo dla mnie farbowanym lisem jest Roger Guerreiro, tak? Czyli zawodnik, który tutaj przyjechał skądś, zagrał, pokazał się z dobrej strony, więc mu daliśmy obywatelstwo. Tu są jednak polskie korzenie. Zresztą Piotrek Koźmiński z WP Sportowe Fakty opisał i to jest kapitalna w ogóle historia na książkę jego dziadków i emigracji przez Syberię, przez Iran, przez Tanganikę, jak się okazuje, do Anglii. Jest mama, która mówi po polsku. Szkoda w tym wszystkim, że on sam nie mówi po polsku. I umówmy się, to nie tak, że to teraz. Przecież w 2019 roku Jerzy Brzęczek oglądał go jeszcze w barwach Nottingham Forest i już wtedy się mówiło i też mówiła angielska prasa i nawet też były żarty kibiców, bo teraz widzę, że po meczu z Evertonem kibice już skandowali Polish Cafu, że to polski Cafu, więc już jakby jego też angielscy kibice utożsamiają z reprezentacją Polski. Więc no, wypadałoby o ten paszport się postarać już te parę lat temu, by to było bardziej lepszy taki sygnał, że to jest jednak Polak, jeden z nas. W sytuacji, gdy się ma dwie ojczyzny, to jest dzisiaj bardzo częsty przypadek. Ja się nie zgadzam, żeby stawiać szlaban wszystkim dzieciakom naszej emigracji. Przecież mamy liczną emigrację, zwłaszcza na wyspy Irlandia, Anglia, Szkocja. No tak się zdarza. Rzeczywiście on tutaj poczuł, prawdopodobnie zobaczył, kto został powołany na Euro z tych zawodników na tą prawą stronę. Przecież pamiętacie, że Trent Alexander-Arnold, że on zaczął grać w Premier League regularnie, sprawił, że poczuł, że może to jest ten moment, że trzeba zacząć robić karierę międzynarodową. Znaczy, na pewno teraz ma mocniejsze sportowe argumenty niż wtedy, kiedy grał w Nottingham Forest. Choć też był wyróżniającym się piłkarzem na poziomie Championship, a wiadomo, że w naszej reprezentacji grają też piłkarze, którzy nie wyróżniają się na poziomie Championship i on te sportowe argumenty już miał wcześniej, no a teraz ma te sportowe argumenty trudne do podważenia, bo nawet teraz, w tym momencie, kiedy pewnie większość kibiców zaczęła zwracać uwagę na jego grę, no to on gra kapitalnie, po prostu jeszcze został przesunięty z prawej obrony na prawe wahadło, bo Aston Villa zaczęła grać trochę inaczej, no i to też pasuje nam do tego pomysłu, jaki ma Paulo Sousa, przy czym ja bym tutaj rozróżnił te dwie dyskusje, że z jednej strony są kwestie sportowe, a z drugiej kwestie naszego podejścia właśnie do tego, czy chcemy dopuszczać takich zawodników do reprezentacji Polski, czy nie, bo jeśli zaczniemy mieszać te dwie dyskusje, no to wyjdzie nam... Czy pierwszej dyskusji chyba nie ma, no. Wydaje się, że wszyscy są zgodni, że
to jest zawodnik sportowy. Tak, tak, ja tylko kończę. Chodzi mi o coś takiego, żebyśmy trzymali pewne standardy i żeby nie było tak, że jeśli jest dobry piłkarz, to my będziemy mówili, to będziemy naginać te zasady i trochę przymykać oko, a jeśli jest słaby piłkarz, no to będziemy tak stać na straży takiego stanowiska i będziemy udawać takich nieustępliwych. Wydaje mi się, że tutaj jego klasa sportowa jest tematem wtórnym. Pytanie do Kowala jako byłego reprezentacja Polski. Czy akceptujesz w kadrze kogoś, kto na przykład nie mówi po polsku? No bo to trochę, on mówi tylko po angielsku, jego mama mówi po polsku. Czy to cię na przykład zraża? Jest czas, żeby się nauczył. Jak się miał czas nauczyć grać w piłkę, to i nauczyć się języka też będzie miał czas. No tak by przynajmniej wypadało, bo wiecie doskonale, że polski zawodnik, jak jest, ja pamiętam już jeszcze czasy te dosyć odległe, Ireneusz Jeleń, jak mu się bardzo dostawało za to, że on we Francji tyle lat się nie nauczył ani jednego zdania, podstaw, mówią, tak, podstaw w języku francuskim. I nie, no jedziesz i nie uczysz się, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Jak już masz gdzieś pracę, dajmy na to, dzisiaj nie pojedziesz do Anglii i nagle dostaniesz pracę tylko dlatego, że rozmawiasz po polsku, tylko musisz też potrafić rozmawiać, uczyć się angielskiego. Zna francuski? Jeszcze nie. Nie, tylko z perspektywy, że wiesz, no jak już będzie wiedział, że będzie miał i możliwość gry w reprezentacji Polski, no to chyba tego też będziemy oczekiwali, tak? Żeby nie było tak, że on pogra te kilka lat w reprezentacji, a cały czas będzie gdzieś z tłumaczem, tak? Albo będzie tłumaczony przez dziennikarzy z języka angielskiego na polski, no bo to też będzie pokazywało. No przecież zdajemy sobie sprawę, mieliśmy parę lat temu tych wszystkich zawodników obrania, Perkisów i tak dalej, i wiesz, no i tu zostaniemy, tu czujemy się Polakami, wykorzystali fajną imprezę, jaką były Mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie, zagrali, a dzisiaj ślad po nich przepadł, jeżeli chodzi ogólnie o Polskę, tak, o kraj. Gdzie Sebastian Benisz także, tak, znaczy mogę powiedzieć, dobra, Benisz jeszcze tam coś po polsku mówił, no ale no, wiesz, że dzisiaj ani jeden, ani drugi, ani trzeci z tych zaciągniętych zawodników, którzy dostali szansę, pokazali się, bo Euro zawsze było taką szansą, żeby się pokazać, żeby się oni pokazali. Jeszcze Eugen Polański. Nie, no, będzie tak samo, no przecież tak, on w momencie, gdy jak zakończy grać w reprezentacji Polski, no to przestanie też przyjeżdżać do Polski. Nie oczekujemy od niego, że on tu przeniesie swoje życie. Oczywiście, ale zawsze inaczej to wygląda, jeżeli zawodnik w ten sposób, na przykład po roku czasu, no nie mówię, żeby to było po dwóch, trzech miesiącach, ale po roku czasu usiądzie nawet wywiad łamaną polszczyzną. Wiemy, że nie jest tak proste, no ale i powie parę zdań i tak dalej, i już będzie miał jakiś podróż kibiców. Bo wiecie, dzisiaj mówimy, no dobrze, bierzemy zawodnika, bo ma korzenie polskie i tak dalej. Zdajemy sobie sprawę, że kiedyś był ten problem, ale za chwileczkę ten problem może nie tyle będzie nas dotyczył poprzez tą emigrację wszystkich. No będziemy mieli za chwileczkę zawodników takich, którzy się tak urodzili na Wyspach. Czyli co? Najpierw uczyli się w przedszkolach i szkołach, dajmy na to, angielskiego. Polski to w domu, ale wiesz, no niekoniecznie świetnie, bo wiesz, jak to lepiej się uczyć języka, no ale do reprezentacji będzie się czuł Polakiem, bo rodziców będzie na przykład Polaków, tak? Za chwileczkę będzie. No pamiętajmy, że ta emigracja zaczęła się na początku tego wieku, no to już niektórzy mają po 20 lat. Jest to ważny temat, bo my będziemy jedną z tych nacji, których to dotyczy najbardziej, prawda? No, nasza emigracja była potężna, nadal jakaś jest, ona już też trwa dłuższy czas, w związku z tym to pierwsze pokolenie dzieci urodzonych za granicą zaczyna dorastać i powinniśmy pewne kryteria do tego przyłożyć, bo to będą historie, które nawracają. Być może ten przypadek nie jest taki klasyczny, bo on jeszcze sięga czasów wojennych, tej emigracji wcześniejszej, ale zobaczcie, bo przy okazji trzeba pochwalić i powiedzieć, że wzorem dla mnie tutaj zachowania jest Nikola Zalewski, który polscy rodzice i od początku wpojono deklarował, że on jest Polakiem. Urodził się we Włoszech, wykształcił w AS Roma, ale nie było dla niego nigdy kwestii wyboru reprezentacji. Zawsze, jeżeli kiedyś, to tylko reprezentacja Polski, każdy szczebel tutaj młodzieżowy. Ale jeśli tak nie było u Kesza, ja go nie winię, no bo urodził się, to trochę tak jak jest, tłumaczył mi to kiedyś Mirosław Kloze. On zaistniał, to jest Kloze, który przecież urodził się w Polsce, ale on tłumaczył, że on jakby dorastał tam, wychowywał się i jeszcze niemiecka piłka dodała mu, jakby go zdefiniowała, więc on dlatego, a tutaj też, no, angielscy koledzy pewnie też marzenia angielskiej reprezentacji, natomiast to, że ma dwie do wyboru, ma pełne prawo
wybrać, mieć polskie obywatelstwo i nie jest tutaj żaden farbowany. Tylko, że pamiętaj, Michał, to jest, z tym wyborem jest zawsze tak, że jak jesteś, masz do wyboru reprezentację Anglii czy Polski, wybrałbyś Anglię, ale tak nie wiesz, czy cię tam powołają, czy dostaniesz się do tej angielskiej reprezentacji, bo na tą pozycję może być nadmiar bogactwa. To jest jasne. Ale też pamiętajmy, że biorąc tego zawodnika, zdajemy sobie sprawę, że wszyscy na tą pozycję, czyli na prawą stronę w reprezentacji Polski, są za słabi. A dlaczego są za słabi? Co się stało z wyszkoleniem na przykład Kędziory, Baryszyńskiego, że oni są słabsi od takiego i jeszcze innego zawodnika? Znaczy, to jest też później pokłosie, że my będziemy musieli brać, bo coś tutaj się wydarzyło przez ostatnie, nie wiem, dwie dekady, dajmy na to, że ci zawodnicy, czy trzy, że ci zawodnicy nie są w stanie, że dzisiaj, wiesz, nie masz takiego obrońcy albo na prawej stronie zawodnika, który... Jak Łukasz Piszczek nie mówimy o kimś z Anglii, bo mamy takich dwóch, trzech, tak, jak Łukasz Piszczek, mamy takich dwóch, trzech, że... Dajcie temu Keszowi zagrać dobre mecze w reprezentacji, bo nikt nie powiedział, że on będzie w niej dobrze grał. Niech on zagra tyle meczów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w lidze topowej, ile ma Bereszyński, bo na razie jeszcze mu trochę brakuje. Tak. Więc spokojnie ale, z tym. Ale Roki ma. Nie wiem, czy Bereszyński by w Premier League dał radę was tam. Nie wiem, czy by dał radę, nie mam pojęcia. Natomiast nie zakładajmy z góry, że Kesz będzie świetnie grał w reprezentacji polskiej, bo tego nie wiemy. Ale patrzymy na mecze we Włoszech i często mieliśmy nadzieję, że Bereszyński będzie grał dobrze w tej grze, a jednak nie grał. Nie, no jest już kwestia oczywiście wkomponowania tego zawodnika. Roki miał rację, że rzeczywiście akurat Aston Villa teraz przeszła na granie 3-5-2 i on na tej swojej pozycji jest stworzony do gry właśnie u Paulo Sousy. Nie wiem jak u kolejnych selekcjonerów, którzy zmienią ustawienie, ale my gramy przecież wahadłowymi, których nie mamy, a to będzie jedyny prawdziwy, nominalny wahadłowy, który ma fantastyczne statystyki na tej pozycji, porównując czy z naszymi nominalnymi obrońcami Kędziorą i Bereszyńskim, czy z Kamilem Jóźwiakiem, czy Przemysłem Frankowskim, bo wiemy, że raz gramy tak, raz tak na tej pozycji, ale dla żadnego z nich ona nie jest naturalna. Dla niego naprawdę pod każdym względem odbiorów, ale i w ofensywie, i w defensywie, pod każdym względem statystycznie jest lepszy. Na Transfermarkt DS sprawdziłem, że jest wart więcej niż wszyscy próbowani na tej pozycji polscy piłkarze razem wzięli. To jest specyficzne, bo był wyceniany jako Anglik, a jednak Anglik ma tą premię taką 20-30% przy wycenie. Tak, albo tak, 300%. Tak, tak. 22 miliony euro, to w kadrze by był tylko droższy chyba Wojtek Szczęsny. Tak. Gdyby się wychował nie w Anglii, Piotr Zieliński, w Mainz na przykład, no to byłoby to, nie wiem, 5-7 milionów euro, załóżmy, ale na pewno jakby w tym, co mówisz... Wiesz, ta wycena to nie jest wycena, ile on sportowo daje, tylko ile trzeba by za niego zapłacić mniej więcej, żeby mógł odejść. Tak, tak. Mówili, wiemy, jakie stawki są w Anglii, a gdyby grał w Legii Warszawa, to jego wycena byłaby 2,5 miliona euro. No. To jest cały czas prognoza tworzona przez twórców tego portalu i ona często jest oderwana od rzeczywistości. Chociaż w przypadku tych najlepszych lig, no to ona jest pewnie bardziej wiarygodna niż w przypadku jakichś gorszych, no bo też czasami bierzemy to pod uwagę. Ale słuchajcie, ostatnio Radomiak ściągnął piłkarza, który jest przez Transfermarkt wyceniany na tam prawie 2 miliony euro, także... Jasne. Na przyszedł za darmo. W tym temacie myślę, że warto gdzieś tam się nawet i pochylić, zastanowić nad tym, co faktycznie będzie, ponieważ uważam, że moglibyśmy się stać trochę taką drużyną narodową, która cynicznie właśnie gdzieś tam ma taką proaktywne podejście, szuka tych zawodników bardzo aktywnie, ponieważ jest ich bardzo wielu i moglibyśmy część naszej siły na tym oprzeć i zbudować, bo robią to też inne kraje. W sensie nie ma się czego tego wstydzić. Nasza emigracja była, powiedzmy, gospodarcza. Ale PZPN jest proaktywny, bo i ma scouting w Niemczech, bo no, nauczeni przykładami Polskiego i Klose, to i ma teraz scouting z Anglii, jeszcze ten scouting nie wpłynął na to, że trafiają do naszej reprezentacji piłkarze, może do tych reprezentacji juniorskich, młodzieżowych, tak? No ale tam na pewno działa ta komórka. Jeszcze to kilka lat musi potrwać, bo też nie jest tak, że ci piłkarze z polskimi korzeniami jakoś tłumnie grają w innych reprezentacjach, że my ich przegapiamy i potem się zastanawiamy, dlaczego nie zareagowaliśmy wcześniej. No to Kowal powiedział, kiedy to się zaczęło, tak? To jest przełom wieku i dopiero ci piłkarze wchodzą do seniorskiej piłki. W Polsce mieliśmy, no kogo tak naprawdę? No zapoczątkowo to Lisa Debę, no ale dajmy na to... No to trochę inna historia. To jeszcze inna historia, bo miał polską żonę. Nie, troszeczkę inna. To kraj jak Fredo Leon. Najgorszy to był przed 2012 roku.
roku, rokiem, gdzie Franciszek Smuda postanowił ze wszystkimi zbudować potężną karty. Reprezentację Polski na Euro. No, nie wypaliło, no, ale zdajmy sobie sprawę. No, nasz tutaj z kanału sportowego też ekspert Kuba Wawrzyniak wiecznie rezerwował Sebastiana Benisza, który ciągnął ten wagon z węglem na Mistrzostwach Europy, bo ktoś wpadł na pomysł, że jak on z Bundesligi, to musi być świetne. No wiesz, no, naściągaliśmy tych zawodników i nagle się okazało, że oni ani nie pomogli, ani to fajnie nie wyglądało. No i tak, i co? I najlepsza była trójka z Dortmundu wtedy na Euro, no bo Lewandowski coś tam strzelił, Błaszczykowski coś tam nie strzelił. Nie, najgorsza była historia, nie wiem, czy pamiętacie, jak Adam Nawałka jeździł do Gena Polańskiego i go prosił, żeby przyjeżdżał na reprezentację narodową. To było to chyba już nie był, tak, był jakiś czerwcowy termin, on już był na wakacjach i powiedział, że nie przerwie tych wakacji, chociaż najlepsi polscy piłkarze przyjechali. I potem chyba jeszcze raz odmówił przyjazdu na zgrupowanie, a Adam Nawałka do niego pojechał. I wydaje mi się, że tutaj też był taki moment przełomowy, bo władze Polskiego Związku Piłki Nożnej w postaci Zbigniewa Bońka i jego ekipy uznały, że no to jednak inne wartości powinny być obecne przy powołaniach do reprezentacji Polski. I tam było dość takie proste podejście do tematu. Po pierwsze paszport, po drugie mówienie w języku polskim. No właśnie, ciekawe, czy nowy PSSB będzie ma takie chyba, same podejście. Jest chyba liberalizacja, bo... Czy wystarczy deklaracja może zamiast języka, nie? Że ja chcę. Tak, przygotowywałem materiał na ten temat, próbowałem się czegoś dowiedzieć i tak wszyscy milczą, ale da się wyczuć, że w zasadzie to jest pewne, że będzie taka liberalizacja odnośnie tego mówienia po polsku, że Matti Kerzy zagra reprezentacji Polski. Nie wiem, czy zdąży, by uzyskać paszport do listopadowego zgrupowania, bo to przez wojewodę będzie szło. Pomorskiego, który podobno czeka tylko na, niech doślą te papiery, to od razu siada. A to mi akurat się nie podoba, bo wydaje mi się, że powinien przejść taką normalną ścieżkę, jaką przechodzą normalni ludzie. No wiesz, to artyści, sportowcy, to ja dopuszczam taką ścieżkę. Czyli żeby na płyt jednak kubki trafiło, to i chronologicznie. To wiesz, tak, euro w Niemczech dopiero. Zwłaszcza, że on gotowy. Chciał tę zwykłą ścieżkę, tak jak wspomniałeś na początku, nie oczekiwał żadnej pomocy. Znaczy, podobno było tak, że najpierw chciał uzyskać paszport i dopiero powiedzieć jestem i jak chcecie, to mnie bierzcie. Znaczy, to podobno takie intencje są. Oczywiście też nie siedzimy w jego głowie. Może to było takie cyniczne zagranie nastawione na to, że. Ale muszę powiedzieć, że jak tak na forach śledzę czy na Twitterze, to nie ma dużego oporu ze strony kibiców. Właśnie już z pewną sympatią jest, zastanawiam się, czy to z racji sportowego, jakby wartości sportowej, ale widzę, że już teraz jest kwestia nie czy zagrać, czy go zaakceptować, tylko czy Mateusz Gotówka, czy Mateusz Sianko. Czy trochę tak jest, na przestrzeni lat oswoiliśmy sobie ten temat i go przerobiliśmy na różne sposoby. Ja kiedyś też podchodziłem do tego zdecydowanie mniej liberalnie i wydawało mi się, że za każdym razem dostrzegałem tylko właśnie te złe intencje, bo nawet nie wiem, kilka miesięcy temu była taka historia z Adrienem Hunu, napastnikiem Ren, który przypomniał sobie o reprezentacji Polski, kiedy było jasne, że my jedziemy na Mistrzostwa Europy i dopytywali go dziennikarze, czy coś zrobiłeś w tym kierunku. On mówi, nie, no rozmawiałem z Ludowikiem Obraniakiem i on mi powiedział, że jest taka opcja, to może ja bym spróbował. Także no nie wykazał się nawet takim podstawowym gestem, żeby... Wiesz co, Mateusz, mam wrażenie, że w przeszłości było zbyt wiele takich sytuacji, gdzie to my w pewnym sensie, jako nie wiem, opinia publiczna, kibice chcieliśmy, prawda, wychodziliśmy z jakimś tam sygnałem i byliśmy w pewnym sensie odbijani jak piłeczka i może to nas trochę też nauczyło. Myślę też, że historia, no Dominik, o to chciałem ciebie zapytać, historia całej tej rodziny jest na tyle poruszająca, że też trafia do serc Polaków. Ja mam wrażenie, że ty doskonale się odnajdujesz w takich klimatach emigracyjnych i lubisz o nich rozmawiać, bo zwłaszcza jak się pojawia gdzieś tam Afryka, to już w ogóle wtedy ci się, masz błysk wokół. I... Tak. Nie, no, wydaje mi się, że Polska jest jednym z takich krajów, które temat migracji mają świetnie, teoretycznie powinny mieć świetnie przerobione, bo wielokrotnie nas to dotykało i to całkiem świeżo. Historia tej rodziny jest jakaś nieprawdopodobna i tylko pokazuje w soczewce, co się działo jakby z nami jako społeczeństwem w XX wieku. Myślę, że tak na podłożu z czysto takim ludzkim, etycznym, rozpatrując ten przypadek, słuchajcie, no, nie jest niczyim wyborem, gdzie się rodzi, a jeżeli tym bardziej jesteś w stanie odkopać jakieś traumatyczne i w pewnym sensie nieprawdopodobnie ciekawe historie swojej rodziny,
które pokazują ci naocznie, że wywodzisz się z tych ziem, z tego kraju i twój dziad i pradziad i tak dalej. Uważam, że jakby nie ma co się zastanawiać nad tym jakoś głębiej i sprawa języka, słuchajcie, te więzi międzypokoleniowe nieodzownie są rozrywane, jeżeli jesteś, wyrastasz gdzieś tam z dala od swojej ojczystej ziemi, jesteś jakimś tam kolejnym pokoleniem, wiadomo, że twoi rodzice robią wszystko, żeby się zasymilować, żeby się w jakiś sposób upodobnić do społeczeństwa, gdzie przyszło im żyć i pracować i wychować swoje dzieci, to ten język zanika i to nie jest pewnie ani zaniedbanie, tylko życie, zwykła sytuacja, która może się wydarzyć. Jeżeli chłopak jest, będzie chciał zadośćuczynić swoją postawą, właśnie postawie swoich przodków, to na pewno tego języka się w jakiś sposób szybko nauczy i tak jak Wojtek mówił, jakiegoś takiego fajno-słodkiego wywiadu jakąś łamaną polszczyzną za jakiś czas udzieli i być może stanie się jakąś tam dla nas ciekawą postacią, z którą każdy trochę się identyfikuje. A myśląc o tej migracji brytyjskiej, no to ona wyjątkowo trafia chyba do nas wszystkich, bo zarówno II wojna światowa, jak i ta ostatnia migracja związana, powiedzmy, z naszym dołączeniem do Unii Europejskiej, zawsze się gdzieś tam skupiała wokół tej Wielkiej Brytanii i jakby nie patrzeć, ta nasza krew jest tak już wymieszana na tej ziemi, że kwiatków będzie mnóstwo i pewnie może i większych niż Kesz. I zawsze Kesz. Możemy sobie powiedzieć, że on tak naprawdę urodziłby się w Polsce, gdyby te losy historii, gdyby nie II wojna światowa, gdyby nie zsyłki na Syberię, więc tak naprawdę naprawiamy trochę porządek świata. No tak, dokładnie. Przy okazji jeszcze uczymy się historii za sprawą Mattiego Kesza, bo zobaczcie, ja w ogóle nieznany był mi ten epizod polskich wysiedleńców, którzy via Iran osiedlają się na Tanganice, a tam, z tego co czytam, aż 6 tysięcy Polaków się osiedliło i zresztą przy jakimś olbrzymim wsparciu rdzennej ludności, mieszkańców, który bardzo pomagała budować domy, jakoś się tam nimi zaopiekowała. Ubolewała, że potem, kiedy się pojawiła możliwość, no to jednak oni do Wielkiej Brytanii wyjechali. Dominik, ty w ogóle słyszałeś ten wątek Tanganiki? Tak, słyszałem wątek Tanganiki. Ale nie pytam, czy wczoraj słyszałeś, Nie, słyszałem o wątku Tanganiki, nie tylko o wątku Tanganiki, bo Tanganika to jest kraj w pewnym sensie zaraz obok bliskiego mojemu sercu z kolei Konga, gdzie do Konga też trafiali Polacy. Zazwyczaj to byli jednak ludzie narodowości takiej polsko-żydowskiej i szukali tam swojego bezpiecznego miejsca. Afryka przechowała dla historii i dla życia wielu Polaków, między innymi Kenia, Zimbabwe. Tam polska emigracja, ta wojenna, powojenna, była bardzo duża i te korzenie nadal można odgrzebać i znaleźć. Mało tego, ostatnio czystym przypadkiem dowiedziałem się, że jedna, to ktoś jak ma takie researcherskie zaczęcie, to sobie sprawdzi, jedna z wiodących polskich firm zajmujących się prywatną opieką zdrowotną została założona przez Polkę i Szweda, i właśnie Polkę, która się wychowała jako konsekwencja powojennych dziejów w Kenii. O nazwisku bardzo szlacheckim, więc bardzo zachęcam. Takich odprysków historii jest mnóstwo. W naszym lesie, w lesie, w którym, z którego pochodzi moje plemię, mieszkała rodzina polska, również szlachecka, która poprzez Belgię właśnie tam trafiła. I do dzisiaj pozostały polskie ślady w postaci dzieci, które wyglądają bardziej jak ja, niż jak rdzenni mieszkańcy tego lasu, bo są mulatami, czy już takim rozwodnioną rasą bardziej. Jesteśmy wielkim narodem. Imiona zostały, jak mówię, tak, polskie, jak Stasio, między innymi Piotrek i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to, losy nasze są dużo bardziej złożone, niż nam się wydaje tu i teraz. Warto o tym pamiętać, warto w tym grzebać, bo to stanowi o naszej wielkości, prawda? No, mówimy o Afryce, to samo możemy powiedzieć o Argentynie, o Brazylii, o Iranie samym w sobie, prawda, gdzie też dziesiątki tysięcy Polaków osiadło i w jakiś sposób stało się częścią tego społeczeństwa. Uważam, że to jest nasze wielkie bogactwo i przyjdzie też czas na to, że to zacznie po prostu powszechnie ludzi interesować, te historie zaczną wypływać masowo, bo może nagle się okazać, że my naprawdę jesteśmy... Ostatnio się dowiedziałem, że najbardziej prestiżowy producent zegarków, niejaka firma Patek Philippe, jednym z jej założycieli był właśnie Polak o nazwisku Patek.
Wow, i to na każdym kroku tak jest. Także Johnny Cash. Matthew Cash. Nie, Johnny Cash. Ale ty już nazywał Johnny, byłoby fajnie. Cash trafia w fajne czasy ze swoją historią i w pewnym sensie będę mu kibicował z tego powodu. Właśnie takie mam nadzieję, że zadość uczyni troszkę tym ciekawym dziejom, które stoją za jego rodziną. Właśnie mam wrażenie, że już żadnych kontrowersji nie ma wokół tego tematu, że bardzo trudno namierzyć chociaż jedną osobę, która mówi nie, absolutnie nie. To, ale wiesz, to poza Bereszyńskim. Ewentualnie Kamilem Jóźwiakiem też wahadłowym, nie? W reprezentacji na prawej stronie. Też występującym na Wyspach. Ale to co... To, co Michał powiedział, no wcześniej, tak, że Brzęczek go gdzieś tam oglądał, tak? Znaczy, był na jakimś meczu, tak? No to wiadomo, że Brzęczek w tej kadrze już też długo nie pracuje. A bierzemy pod uwagę, że troszeczkę łatwiej nam się gdzieś do tego wszystkiego przystosować, tak? Kilkanaście lat później, tak? I że nie mamy na zasadzie takiego parcia, ojej, ale my w tej reprezentacji nie mamy zawodników. Impreza za miesiąc. Dawaj, szybko, bum, pieczątka, paszport. Wychodź, grasz. Co cię łączy? Dziadek, prawa dziadek, dawaj, bum. Wiesz, to wtedy, przed mistrzostwami w Euro w 2012, to było takie szaleństwo na zasadzie, dawaj tego, pieczątki. Wiesz, no, nagle się okazało, jeszcze mi brakuje kogoś na środek obrony, a to dawaj jeszcze jednego, nie? I tak można powiedzieć, no wiesz, no, kibic się wtedy już nie bardzo utożsamiał z tą reprezentacją. No, wielokrotnie nazywaliśmy reprezentacja PZPN-u w tamtym czasie, a nie reprezentacja Polski, ale tylko dlatego, że ktoś bał się nawet wyjść słabszym, nie wiem czy słabszym wtedy, bo dlaczego koniecznie słabszym? Udowodniono, że jednak niekoniecznie, że słabsi dostali obywatelstwo, zagrali na tych euro, skompromitowali się, a może się byłoby postawić na tych naszych polskich zawodników, którzy mogliby wtedy zagrać. Bo wiemy doskonale, na przykład Michał Drzewakow też mógł, ale został wyrzucony z tej kadry. Został podziękowany. Tak, podziękowany i tak dalej przez tego samego szkoleniowca, który później ściągał na środek obrony Perkisa i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy, no ale wtedy to był konflikt i ogólnie kibice byli zażenowani tym wszystkim, co się dzieje. No a teraz, no tak powiedzmy sobie szczerze, łatwiej to jakoś jest to ogarnąć. Tak? To nie jest ściąganie faceta piłkarza na... Słuchaj. Jedziemy do Kataru, awansowaliśmy na mundial, jedziemy do Kataru i nagle nie mamy wahadła. Jest miejsce w samolocie. No ale jeszcze nigdzie nie awansowaliśmy, także... Znaczy, ktoś mi napisał, że w reprezentacji futsalu Kazachstanu gra trzech Brazylijczyków i trener też jest z Brazylii. Dobrze im idzie. No chyba takie historie, jeśli chodzi o reprezentację Katar, piłki ręcznej Kataru, tak. Nie wiem, czy piłki nożnej też, ale... Nie, na szczęście nie. Piłce nożnej. Ale w piłce nożnej oni zrobili sobie mocną reprezentację inny sposób. Bardzo dawno w to zainwestowali i do finału chyba Mistrzostw Świata doszli, a w drużynie grał jeden Katarczyk, a wszystko inni byli. Ale ja nie wiem, czy wtedy... To byli ręcznej. Nas ograli w półfinale i grali tam zawodnicy, co jest patologią, którzy już nawet dwukrotnie zmieniali narodowość. Tak, inne przepisy. To jest fatalne. Ale myślę, że właśnie ten moment też ma jakieś znaczenie, bo starania się o polski paszport w przypadku Maciego Kesza zaczęły się jeszcze przed Mistrzostwami Europy i tam nie było takiego ciśnienia. Musimy zdążyć, może poprośmy zaprzyjaźnionych polityków, żeby to przepchnęli, może uderzmy w te drzwi, w tamte drzwi, poszukajmy sposobu, żeby jechać na Mistrzostwa Europy, tylko no nie, idzie ten piłkarz normalnym trybem i teraz też ta sprawa wypłynęła, choć wypłynąć nie miała w takim momencie, kiedy no nie jest tak, że trzymamy w ręce te bilety do Kataru. Właśnie. I Mati Kesz mówi, dajcie nam jeden. Tylko to jeszcze jest sporo rzeczy do zrobienia, żebyśmy my do tego Kataru pojechali. Nie. Ale myślisz, że na baraże zdąży? No wydaje mi się, że jest, skoro ten temat jest teraz taki głośny, wydaje mi się, że no, ma być wywiad w najbliższych dniach z Matiem Keszem, chyba telewizja Kanal Plus się do niego wybrała i tam chyba padnie już taka jednoznaczna deklaracja dotycząca gry w reprezentacji Polski i już będzie, tak jak powiedziałeś, o panu wojewodzie, który tylko czeka, żeby przystawić pieczątkę, to już będę chyba starał się, żeby w listopadzie się tym tematem zająć. Właśnie, rzeczywiście ten wywiad ma być i zobaczyłem go zajawkę, jakby taki test polskości przeszedł, czyli kosz pod zlewem trzyma. Więc jest nasz. Żadna inna nacja nie trzyma koszów pod zlewem. Dlaczego się tak utarło? To gdzie oni nie trzymają? No właśnie też się dziwiłem, że to podobno jest wyznacznikiem, jak niemalże może było sandały i skarpety, ale nawet ostatnio gdzieś, jak byłem w Turcji, sprawdzałem i tam nie było kosza pod zlewem. Szukałem dopiero po paru minutach znalazłem. Po paru minutach, to słabo. Wojtek, bardzo ci dziękuję, że wywołałeś nazwisko Jerzego Brzęczka, bo tak się składa, że udzielił pierwszego wywiadu, odkąd przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski. Udzielił go Małgorzacie Domagali w kanale sportowym.
wypadł bardzo, powiedziałbym, przyjemnie. Taki Jerzy Brzęczek, z którym można by było pójść na piwo i sobie pogawędzić. Natomiast mam wrażenie, że nie do końca przemyślał to, dlaczego został zwolniony, i tak naprawdę nie dopadła go ani jedna refleksja związana z jego pracą w kadrze. To znaczy, jemu ciągle się wydaje, że wszystko było ok, i nawet książka była ok. Że go zacytuję, zrealizował cele. Tak. Więc o co ci chodzi? Słuchaj, Michał, bo z tymi celami. Wojtuś, może cię jeszcze uspokoić. Powiedział, że nie ma do ciebie żadnych pretensji za to, że go krytykowałeś, gdyż taka twoja rola. No, czyli dobrze powiedział. Może nie tyle moja rola, ale czasami trzeba było, ale czasami i był chwalony. Może cele. No, cele zrealizował, bo awansował na Mistrzostwa Europy. To był ten cel główny. Wiemy doskonale, że od momentu powstania Ligi, Liga Narodów zawsze miała być tym celem na zasadzie, dobra, tu pykamy, ogrywamy innych, próbujemy. Zamiast tak powiedział Zbigniew Boniek. Nie, nigdy nie było takiego słowa, nigdy nie było, zawsze żeśmy tutaj grywali jakimiś, powołania zawsze dla tych najlepszych, najlepszych i najlepszych. I zawsze gramy. Raz nas uratowała UEFA, znaczy może nie UEFA, tylko Niemcy nas uratowali, bo im się też nie chciało spaść z tej ligi. Zapamiętasz pierwszy sezon, tak, powinniśmy spaść i tak dalej. Później się utrzymał, no jak już powiększono, to się utrzymał, tak, kosztem Bośni, tak, dobrze pamiętam? Z Bośnią chyba, tak, gdzieś tak. Tak. No ale się utrzymał. Wiesz, cel. Pytanie, co tym celem ewentualnie miałoby być na Ligę Narodów? Mistrzostwa Europy zrealizował. Wyszedł z pierwszego miejsca, jedna porażka ze Słowenią bodajże, tak? Czego my chcieliśmy w ale takiej nikt grupie? Nie ma pretensji do jego wyników. Dlatego mi się wydaje, że dobrze powiedział. Cel zrealizował. Ja myślę, że też od kiedy piłka nożna jest dyscypliną, w której wszystko zależy od, prawda, realizacji jakichś tam ogólnozamierzonych celów. Myślę, że jest jeszcze wiele różnych punktów pomiędzy, które muszą funkcjonować na wysokim poziomie, żeby można było mówić o jakiejś tam daleko i długofalowej pracy z trenerem, prawda? Ja uważam, że taka refleksja po wczorajszej rozmowie, która, tak jak mówisz, słuchało się tego przyjemnie i fajnie było zobaczyć trenera z takiej przystępnej strony, że to wcale, okazuje się, że to może nie było wcale takie trudne, żeby czasami tak pokazać ludzką twarz. Że niepotrzebnie się zamknął w twierdzy, po co się spinać, prawda? Mam wrażenie, że zobacz, jak pan przychodził do takiego programu i odpowiadał na pytania widzów raz w miesiącu, to naprawdę postrzeganie jego byłoby dużo lepsze niż było. A może nie stałaby mu się żadna krzywda, wręcz przeciwnie. Tak. Ja ale mówicie o w trakcie pracy. No nie, no, tylko właśnie zwróćcie uwagę na podstawową zasadę, którą wprowadził Zbigniew Boniek. Nikt tego wcześniej nie wprowadził. Z Adamem Nawałką. Zakaz totalny wchodzenia do telewizji. Całe udzielania wywiadów. Nie było. Były tylko konferencje. Ale wiesz, z tego co pamiętam, bo kiedyś rozmawiałem z Zbigniewem Bońkiem, to było pokłosie trochę ery Franciszka Smudy, gdy ciągłem gadał jakieś głupoty i ustalono, że im mniej będzie możliwości złapania trenera za jakieś słówko, tym będzie lepiej dla trenera. Taki ban do zniesienia. No tak, ale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli patrzymy ale, na... Ale w przypadku Jerzego Brzęczka to była zła koncepcja, bo wydaje mi się, że on właśnie zyskuje, gdy ma trochę czasu na wypowiedź, gdy rozmawia zwykłym językiem, ze zwykłym człowiekiem, gdy nie ma tego stresu pomeczowego, bo zaraz po meczu wygadywał różne rzeczy, ale tak 3-4 dni później, czy 2 tygodnie później to już... I myślę, że... Z tego co ja wiem, na początku pomysł był inny, że rzeczywiście wyjście do ludzi, ale potem uznano, że to może nie było najlepsze. Bo ja pamiętam, początek był w stanie futbolu, prawda? Początek był inny. 4-4-2 był, w ogóle... taką rundkę na dzień dobry, tak. A potem już nie. Tak. Gdzieś też czytałem, że jeszcze Adam Nawałka, że są trenerzy, prawda, tu wzorowano się na Pepie Guardioli, który nie udziela wywiadów. Powiedział, na konferencji można mnie zapytać o wszystko, ale on nie chce tracić czasu, nie chce też hierarchizować mediów, że temu wtedy udzieli, a temu nie. Wszyscy macie do mnie dostęp na konferencji. No, kiedy to robi Guardiola, ale kiedy to robi selekcjoner, gdzie jeszcze ten wizerunek kadry jest ważny i ta informacja. Natomiast ja też odniosłem wrażenie, że on tym występem w kanale Sportem
bardzo dużo odzyskał sympatii, którą tracił, ale jednak nie można powiedzieć, że teraz wszyscy już mówią, o, trzeba było go zostawić dalej. Nie, rozdzielamy. Nie ma takiego wywiadu, jego sprawiłby, żebyśmy uznali, że był dobrym selekcjonerem do sprawowania tego stanowiska. Co, było parę takich momentów, być może, gdzie faktycznie jakiejś takiej głębszej refleksji zabrakło. Pani redaktor, zdaje się, dopytywała, czy w momencie, kiedy dostał propozycję bycia selekcjonerem, czy nie naszła go jakaś refleksja wewnętrzna, czy aby na pewno jestem człowiekiem, który sprosta temu zadaniu. I to nie było podchwytliwe pytanie. To było zwykłe pytanie, które można zadać jakiemukolwiek człowiekowi, bo wydaje mi się, że to jest zupełnie normalne, że jeżeli dostajesz propozycję bardzo odpowiedzialną, bardzo prestiżową, to pewnie warto zajrzeć w głąb siebie, przed samym sobą i odpowiedzieć twierdząco na jakąś serię pytań i być może wtedy jakby, prawda, stwierdzić, że okej, robię to. Tutaj miałem wrażenie, że jakby albo trener nie rozumiał tego pytania, albo jakby nie do końca chciał je zrozumieć, bo to by wymagało jakby powiedzenia, być może na czym taka refleksja polegała, co w sobie widzi takiego, że predysponuje go to do takiej pracy aż, prawda? Bo to nie jest żadna ujma, że, ja też miałem kiedyś, że być może nie masz wystarczająco dużych stóp na buty trenera reprezentacji. No, pewnie 39 milionów ludzi w tym kraju nie ma i to nie jest powód do wstydu. Wydaje mi się, że jeszcze więcej mógłby trener zyskać, gdyby troszeczkę tak szczerze jeszcze potraktował odpowiedź na to pytanie. Ale wydaje mi się, że gdyby powiedział, że parę rzeczy jednak mu się nie udało, że nie ze wszystkiego był zadowolony, że ten styl jego samego w pewien sposób drażnił, no przecież my wszyscy mieliśmy zarzuty co do stylu i po prostu nie widzieliśmy, że z tego coś wyrośnie turniejowego. Natomiast gdyby sam Jerzy Brzęczek uderzył w te tony, że też mu do końca oglądanie tych meczów nie sprawiało frajdy, no to też trochę jeszcze by zyskał. No tak, ale Krzysiek, z drugiej strony patrzysz dzisiaj z perspektywy ostatnich meczów reprezentacji polskich, na konferencję wychodzi Robert Lewandowski i mówi, że nie liczy się styl, a punkty liczą się. Dlaczego nie wychodził za czasu Brzęczka, tak? Ale nie liczy się styl, liczą się punkty. Pamiętajmy, my wtedy więcej meczów wygrywaliśmy, tak, niż wygrywamy teraz. Tak. I dlatego wtedy nikt, wiesz, Brzęczek pewnie nie miał zbyt łatwo, pewnie nawet szatnią, tak, i tak dalej, i tak dalej, może nie ze wszystkimi. Pewnie tak. Nasi selekcjonerzy, niestety, zresztą można powiedzieć to o większości selekcjonerów, a przynajmniej tych ostatnich, Nawałka praktycznie można powiedzieć tak, troszkę nie mowa, Brzęczek troszkę nie mowa, no ten, jak ktoś powie, to też nie warto go słuchać, ten, co mamy teraz, tego Portugalczyka. I tak no na zasadzie, ale jak chce, ale rzadko mu się kiedykolwiek chce. Tłumacz. Jego obciążeniem jest tłumacz. No ale powiedzmy, no wiemy doskonale, że Brzęczek to nie jest, nigdy nie był, on był kapitanem reprezentacji olimpijskiej, później był kapitanem reprezentacji narodowej pierwszej. Ale to była decyzja Janusza Wójcika czy wasza? Wybraliście jak wchodziłem do kadry, to Jurek byłby, ja późno przecież do tej kadry dołączyłem olimpijskiej, nie, on już był kapitanem. Tylko że Jurek nie był jakimś takim, znaczy on był, powiedzmy tak, od spraw organizacyjnych, zarządcą też na boisku potrafił krzyknąć, ale to nigdy mi się nie wydawało, że może, wiecie, no, usiąść tak i zresztą Adam Nawałka był podobny, tak, no co my powiem, że no Adam Nawałka odniósł sukces na Euro, zagrał 5 spotkań, ale no, jakbyś zaprosił Adama Nawałkę do programu, co by ci ciekawego powiedział, to, że co, trzeba odbudować wiecznie cokolwiek, że nic się nie zawaliło, żeby coś odbudowywać, no tak naprawdę, wiesz, i tak to niestety w ostatnich latach wyglądało. Ja się wcale nie dziwię Jurkowi, nawet wczoraj oglądając to, że no, spokój, trochę spięcie i tak dalej. Jurek nie ma tej odwagi, bo ja bym chciał jeszcze paru rzeczy, nie usłyszałem od Jurka, jak to do tego wszystko doszło, łącznie z tym ewentualnie tam, wiecie, ten Lewandowski, co tam się wydarzyło i tak dalej. Troszeczkę takich rzeczy, bo mi się wydaje, ktoś bardziej odważny jednak zwróciłby na to uwagę i powiedział, bo mi się wydaje, tego mi w tym wszystkim zabrakło, bo wiecie, dzisiaj wychodzi na to, że poza mną i kilkoma procentami ludzi, większość jest przekonana, że Brzęczek osiągnąłby jeszcze gorsze wyniki na Euro niż Sousa. A jestem przekonany, że nie. Że a Kowal, na jakiej podstawie jesteś? Ja też uważam. Ale widzisz, właśnie dlaczego wy jesteście przekonani ze sytuacją? Ale Kowal, jak zobaczę wszystkie polskie imprezy w XXI wieku, to co się działo w turnieju, było przedłużeniem tego, co było w eliminacjach, czy było odwrotnością? Widzisz, ale nie, chodzi o to, że tak, Brzęczek nie dostał szansy zagrania na tym Euro, ale większość jest przekonana, że on by od razu też dostał ze sytuacją w czapkę. Mi się wydaje, że nie. A mógłby nie dostać w czapkę i nie wyjść dalej. No nie, nie sprawdzimy. Ale słuchajcie, ale to co powiedział, i moim zdaniem to
to moim zdaniem to jest najpiękniejszy prezent dla Jerzego Brzęczka, że tego nie sprawdzimy. Tak. I teraz ale Wojciech Kowalczyk mógł mówić, że może byłoby inaczej. Nie, nie jest prezent. Po prostu nie dostał szansy rozwiać wątpliwości. Nie, bo dostaliśmy Portugalczyka, który się jeszcze bardziej skompromituje. Ale jego słowa wybrzmiały mocno, że gdyby on osiągnął na Euro taki wynik jak Paulo Sousa, to nie miałby, gdyby zrobił zakaz powrotu do kraju. To jest prawda. Znaczy, gdyby zrobił dokładnie to samo, co Paulo Sousa, byłoby to start powyżej oczekiwań. Powyżej oczekiwań. Gdyby Jerzy Brzęczek zrobił na Euro dokładnie to, co zrobił Paulo Sousa, byłby to nas występ powyżej oczekiwań. Jakby zdobył punkt z Hiszpanią. Uważasz? Myślę, że tak. Ja myślę, że w takim stylu, gdyby to było dokładnie tak samo, no to by powiedzielibyśmy, nie było dramatu. Ja myślę, że jednak nie, zgadzam się z Jerzym Brzęczkiem, nie miałby powrotu do Polski i nie miałby powrotu do zawodu. A byłaby refleks, gdyby zregistrował z Hiszpanią w takim stylu, tak? Gdyby zrobił jeden punkt w grupie. Ale nie, no gdyby zrobił... Nie. Ale powiedzmy wprost. Dokładnie w takich samych meczach. Tak? Gdyby zdobył jeden punkt, on już by był zwolniony po meczu ze Swojej. Ale to się kompletnie nie zgadza. Pojawiłaby się wtedy refleksja? Słucham? Pojawiłaby się wtedy refleksja, czy nie? No nie wiem właśnie. Ja się zgadzam z Kowalem. Ja myślę, że my byśmy nie przegrali ze Słowacją, bo my ze Słowacją zagralibyśmy jak ze wszystkimi drużynami, odrobinę słabszymi. Cztery grupy. Jak ze Słowenią na przykład. Jak ze Słowenią. Wojtek, przepraszam. Ta rozmowa jest bez sensu. A może to jak z Izraelem. Jednak ja lubię, jak ten program ma jakikolwiek sens. Chociaż malutki. Zostawmy Jerzego Brzęczka. W tej pierwszej części programu zostało nam 5 minut. Możemy krótko powiedzieć parę słów o powołaniach Paulo Sousy, skoro już został wywołany do tablicy. Widać, że Paulo Sousa nie zakochał się w Sebastianie Szymańskim i to chyba jest taka największa niespodzianka tej kadencji selekcjonerskiej. Ja bym zdumiony, bo jakby powrót gra na Euro pokazała, że ten Sebastian Szymański by się tam naprawdę przydał. Jeszcze zawodnik, który gra wszystkie mecze w lidze rosyjskiej. Strzela 3 gole, ma 2 asysty. No naprawdę, no nawet liczby za nim przemawiają. To może go nie wystawić, ale żeby go w ogóle nawet nie powołać w tej szerokiej jako opcję, kadrze, przyjrzeć się, dać mu, spróbować go no nie na tym, na tym prawym wahadle, no, gdzie on się źle czuje, tylko rzeczywiście... Jako ofensywnego piłkarza, zwłaszcza, że fatalną kontuzję odniósł Dawid Kownacki i można było zakładać, że... No ale też, jeśli traktujemy Sebastiana Szymańskiego jako piłkarza środka pola, no to trzeba powiedzieć, że zrobił się tłok, kiedy wrócił Mateusz Klich, kiedy wrócił Piotr Zieliński, no to rzeczywiście, kiedy wrócił też Kacper Kozłowski, którego nie było na ostatnim zgrupowaniu, jest dużo środkowych pomocników, takich nastawionych bardziej na ale na ich tle chciał zobaczyć... Nie, no, oczywiście, że tak, tylko jest ta kwestia kontuzji, o której mówił Mariusz Piekarski w kanale sportowym, że on tak mówił o tym, że może to dlatego, także nawet on nie jest przekonany. Nie tylko sądzę. Że drobny uraz, tak, mi się wydaje, a 9 no bo jest do zgrupowania jeszcze jest kawałek, a został powołany na przykład Maciej Rybus, który cały czas jest poza kadrą. Arkadiusz Ręca. Tak, i leczy uraz, także może to nie było kluczowe. Chciałem wam przypomnieć, że na ostatnim zgrupowaniu prawie 10 dni był Piotr Zieliński, który nie zagrał ani minuty. No tak, ale Sebastian Szymański też został powołany wtedy na to zgrupowanie. Ale że można przyjechać kontuzjowanym i sprawdzić, tym bardziej, że no gramy dwa mecze tylko. Z Sebkiem Szymańskim zaszły ten problem. Znaczy problem, to nie jest problem, to jest świetny piłkarz, prawda? Bardzo zdolny i taki o charakterystyce, której jest mało w Polsce, czyli grający do przodu, lewonożny, świetny stały fragment gry, dobre ostatnie podanie, ale... Ten brak zdefiniowanej pozycji, przynajmniej tak w oczach jakby naszych, ponieważ on był rzucany naprawdę już w 3 miejsca w pewnym sensie i nigdy nie było wrażenia, że tak to jest jego docelowe miejsce. Ja również uważam, że to jest piłkarz środka, w sensie, że tak należy go tak traktować, ponieważ ma do tego atuty. Ale jak zauważyłeś, Mateusz, no być może w związku z tłokiem, być może w związku z tym, że no de facto co, no konkuruje z Piotrkiem Zielińskim, no z zawodnikami, którzy mają jakieś w pewnym sensie gwarantowane miejsce w tej reprezentacji na ten moment. No trochę jest tego ofiarą, ale zgodzę się również z tym, że jakby tak nasz sztukowo w pewnym sensie na to spojrzeć, na ten zbiór zawodników, to łatwo można byłoby znaleźć na niego miejsce. Nie. Tak, jeśli kogoś nam w tej kadrze brakuje, no to na pewno jest to Sebastian Szymański, też bym go widział jako członka reprezentacji polskiej, ale to też nie jest temat, o który chyba powinniśmy jakoś umierać. Tak? Więcej niespodzianek. Znaczy wydaje mi się, że niespodzianką jest Przemysław Płacheta za Jakuba Kamińskiego.
No, w porządku. No jest, bo... słuchajcie, no zawodnik, który no nie gra w piłkę. A mamy, nie łapie się w Norwich. Oczywiście wydaje się, że dotknął Sebastiana Szymańskiego, znaczy Jakuba Kamińskiego, jak to się mówi, Paulo Souza, i uznał, że to jeszcze może nie jest ten piłkarz, ale podobała mi się też reakcja Jakuba Kamińskiego na to, że San Marino zagrał bardzo słabo, bo zagrał bardzo słabo San Marino. No, wrócił do klubu i pokazał się z naprawdę fajnej strony. Też ten Lech wygląda do, może nie od razu, bo pierwsza połowa spotkania z Rakowem była przeciętna, ale no, w drugiej to on odmienił Lecha Poznań, a nie inny piłkarz, i wydaje mi się, że postawa Lecha generalnie, no to też jest poniekąd zasługa Jakuba Kamińskiego. No dobrze, dziękuję za pierwszą część programu. Moimi gośćmi byli Michał Pol, dziękuję bardzo, Dominik Ebebęgę, Mateusz Kokuszewski, Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Na drugą część programu zapraszam na kanał Weszło TV. Do zobaczenia za tydzień. No i witamy w drugiej części programu. Tu ciągle trwają dyskusje. Jerzy Brzęczek zdobyłby więcej. No bo Słowacja zdobyła 3 punkty z nami i nie wyszła z grupy, także spokojnie. Ale zdobyła 3 razy więcej punktów niż my. No i myślisz, że co? Teraz? No myślę, że zdobyła 3 razy więcej punktów. Ale myślę, że wszyscy na Słowacji świętują to, że było 3 punkty, a nie jeden? No myślę, że zwycięstwo z Polską. Chciałem ci tylko uświadomić, że mając 3 punkty w meczu z Słowacją, w końcówce spotkania ze Szwecją nie musisz atakować, zwyciężyć, 4 ci dają awans. No ale byśmy tych dwóch nie strzelili. Jak nie? jak tak? Byłoby dla mecz ze Szwecją przypomniał mi 12 minut, jakie rozegrał w nim Przemysław Płacheta. Nie były to wybitne 12 minut, a to jest chyba ostatnie 12 minut, jakie on rozegrał ostatnio w piłkę. Ale nawet się nie czepiam, że go powołał Paulo Sousa na to zgrupowanie, bo na przykład, bo na mecz San Marino, no naprawdę, z Albanią, on ma prawo się przyjrzeć, dlatego też jestem zadowolony, że po raz kolejny powołał Nikolę Zalewskiego, choćby z tego powodu, żeby chłopaka ostatecznie zaklepać, no bo ciągle jeszcze potrzebuje 2 meczów w reprezentacji, żeby no, był Michał, ale wiesz, nasz. Z drugiej strony, wiesz, to co Dominik powiedział, masz ten mecz San Marino, jeżeli wszystko będzie w porządku z Szymańskim. Widziałeś przecież ostatni skład polskiej reprezentacji na San Marino. Szczęsny w pierwszej połowie, taki Lewandowski, a tak naprawdę no to wszyscy dostali szansę. Wszyscy dostali szansę. Mogłeś go wrzucić na ten mecz, powołać, ewentualnie dać mu szansę, jeżeli byłby zdrowy. Bo troszeczkę z tym Szymańskim to jest tak. Fajnie wypadł Brzęczka w paru meczach, nawet z boku, no ale tak wszyscy chcemy go w kadrze zobaczyć. W naszej reprezentacji jest troszeczkę taki problem od wielu, wielu lat. Nie wiemy tak, czy Zieliński to 6, 8 czy 10. Może ktoś kiedyś nam wytłumaczy. Nie wiem kiedy. Może Zieliński już skończy karierę, ale nam ktoś wytłumaczy. Pamiętacie za Nawałki? Wielokrotnie mieliśmy problem na prawej stronie obrony. Jak Piszczek tam i tak. Mamy prawego obrońcę, który prawie całe życie grał na prawej obronie. Oczywiście później się to zmieniło, czy albo na środku. Jędrzejczyk, nie, lewa obrona. Jędrzejczyk. Ile człowiek wtedy się naczekał, żeby Jędrzejczyk chociaż raz zagrał na prawej? Nie wiem, czy on w ogóle za Nawałki zagrał chociaż raz na prawej obronie. Zagrał raz? Pewnie. Udało się. No to, ale wiesz, ile czasu? No ale w tych najważniejszych, na euro, na lewej obronie. Gdzieś tam później, jak trzeba było, to do środka. Ale do czego zmierzasz, Wojtek? No nie, że nigdy, znaczy nie dajemy zawodnikowi w reprezentacji, spróbujemy zawodnika na jego nominalnej pozycji. Czyli uważasz, że Szymański powinien zagrać takiego podwieszonego pod Lewandowskim zawodnika? Dlatego, że jak widzę, jak tam ktoś tam na Twittera wrzuci, czy to asystę, czy bramkę Szymańskiego z Ligi Rosyjskiej, no to widzę, to że on nie wbiega mi gdzieś tam spod chorągiewki, tylko raczej wszystko gdzieś tam potrafi zamknąć na 16 metrze, wbiec i tak dalej, i tak dalej. No to szukam.
to, co ma najlepsze piłkarz. No, to chyba na jakiej pozycji? Kwestia tego przekonania trenera, bo Czesław Michniewicz na przykład w reprezentacji młodzieżowej miał do niego przekonanie i on grał u niego na boku i sobie dawał radę, tak? Tylko, że no tutaj... No ja wiem o tym doskonale, bo przecież... Nie, to jest kwestia tego, jakimi innymi piłkarzami dysponujesz. No, akurat Michniewicz na środku stawiał na Żurkowskiego przede wszystkim. Na Dziczka. Na Bogusza i na Dziczka. No więc, na Bogusza później, tak? A w tej pierwotnej wersji, kiedy jeszcze jechał na Mistrzostwa Europy, no to to był rzeczywiście ten środek. No, ale no, tam było czuć zaufanie ze strony trenera i wydaje mi się, że gdyby Sebastian Szymański czuł takie zaufanie ze strony Paulo Souzy, no to nawet na tym boku jako wahadłowy dałby więcej niż w trakcie tego jednego meczu, który się szybko dla niego skończył i to był mecz pierwszy za kadencji nowego selekcjonera z Węgrami. Jeśli jest dobrym piłkarzem, to wiadomo, zawsze go warto mieć i wykorzystywać w różne sposoby. No dobrze, ostatni temat, jaki chciałem dzisiaj poruszyć, to jest Puchar Polski, który odbył się w tym tygodniu. Jedna sensacja, czyli KKS Kalisz pokonał Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin, której wybitnie przez długie lata nie idzie już w Pucharze Polski i teraz było podobnie, no ale przegrać w Kaliszu, nie chcę powiedzieć, bo to źle zabrzmi, że to wstyd, no bo to jednak drużyna, która się otarła o awans do pierwszej ligi w poprzednim sezonie, ale trochę wstyd. No tak, i zaśmierdziało, że tak brzydko powiem, takimi niespodziankami, ale tylko przez chwilę w spotkaniu Stali Rzeszów i Wigier Suwałki, znaczy Stali Rzeszów z Rakowem Częstochowa i Wigier Suwałki w spotkaniu z Legią. No, no taki łysty urok pucharu i też cieszy mnie to, że trenerzy tych mocnych drużyn podkreślają, że to jak gdyby zasługa szkoleniowców z tych słabszych klubów, że potrafią na jeden mecz przygotować taką taktykę, że nawet drużyna, która jest faworytem, jeśli gra w, chociażby w tym półrezerwowym ustawieniu, no to potrafią się przeciwstawić. Kostaruniajić chyba doświadczonego Ryszarda Wieczorka nie docenił, z tego co wiem, no ale Kostaruniajić ma ostatnio sporo problemów i generalnie z Pogonią Szczecin, także może skupił się tutaj bardziej na swojej drużynie, no ale trzeba powiedzieć, że już był taki moment, że wydaje mi się, że kibice tam odświeżali stronę internetową i sprawdzali, czy jeszcze Kostaruniajić jest trenerem tego zespołu, czy już nim nie jest. Ale wiecie co, bardzo szybko przebył taką drogę od trenera. Tabela go ciągle broni, tabela Ekstraklasy. Tylko że on tam, kurczę, powinien mieć 8 punktów więcej i pierwsze miejsce, szczerze mówiąc, gdyby Pogoń nie straciła, bo to już jest taka powtarzalność, że Pogoń straciła gole w końcówkach spotkań i remisowała 1-1 zamiast wygrywać 1-0. To, co w poprzednim sezonie się udawało, teraz się nie udaje. No i to pokazuje regres drużyny tak naprawdę i ta cierpliwość się trochę skończy, a trzeba pamiętać o tym, że władze Pogoni zrobiły dużo, żeby jednak postawić kolejny krok w tym właściwym kierunku, bo zatrudnienie Kamila Grusickiego, zatrudnienie Piotra Parzyszka w momencie, kiedy nie ma osłabień drużyny tak naprawdę, bo odszedł tylko Adrian Benedyczak, który i tak nie był piłkarzem podstawowego składu, no to są znaczące ruchy jak na Pogoń Szczecin, a tego progresu nie widać. Adrian Benedyczak, to mi przypomniałeś, że naprawdę złapałem się za głowę, jak zobaczyłem powołania do kadry U21, jak słabymi napastnikami dzisiaj dysponujemy. Tam był Adrian Benedyczak i Mateusz Młyński, który nie jest napastnikiem, ale i tak głupio było wpisać jednego napastnika, więc przerzucili jednego pomocnika do kategorii napastnicy. No naprawdę, dramatyczny obrazek. No, no szczęście jest takie, że często oni wyskakują właśnie w tym wieku 21, że na przykład Patryk Klimala był długo takim piłkarzem, który się w Ekstraklasie nie sprawdzał, poszedł na wypożyczenie do Wigier Suwałki bodajże i w pewnym momencie trzeba było stawiać na młodzieżowca, no to pojawił się Bida, pojawił się Klimala i ten Klimala szybko wyjechał, także no musimy liczyć, że teraz będzie podobnie, bo tak naprawdę byłby Bartosz Białek tym napastnikiem, pewnie numer jeden, ale on jest akurat kontuzjowany i niestety opuści wiele miesięcy, no ale też zwróciłem na to uwagę, muszę przyznać. Ale mówiłeś tutaj o sensacjach tego Pucharu Polski, ja nic nie oglądałem, ale patrzyłem na wyniki, a odpadnięcie Krakowi już nie odbieramy w kategorii sensacji. A Śląsk Wrocław także. Ja żadnego niepowodzenia Krakowi nie odbieram jako sensacji, mówiąc szczerze. No nie ma najlepszej pasji. Znaczy to tyle sensacja, że w okresie jest dwucyfrowa liczba kontuzjowanych piłkarzy. Ja najbardziej chyba jak patrzyłem na te mecze, a później sprawdzałem składy, byłem tak, nie mamy szerokiej kadry. No ale dalej robimy 7-8 zmian w środku tygodnia nie możemy zagrać meczu. Później się dziwią, tak, że tamci się sprężyli, pogonili i wygrali z nami. No, słuchajcie, no, chcecie potraktować. Ja wiem, że Legia Warszawa może sobie zmienić praktycznie całą jedenastkę i sobie wyjść, bo ma. Ale jak ty nie masz, to ty nie kombinuj, no nie wprowadzaj zawodników, którzy nie powinni w ogóle w ten sport uprawiać i tak dalej, i tak dalej. Później się dziwisz, że odpadasz. Słuchajcie, Grosicki przyszedł do Pogoni Szczecin, jeszcze nie wygrali meczu. Fakt. Tak. Bo zaprezentowano go
przy ostatnim meczu wygranym ze Stalą Miele 4-1, od kiedy, no ale wiecie, Pogoń Szczecin wychodzi z Zachowiczem, któremu się udało raz strzelić bramkę, mówimy Benedyczak czy tak dalej, no, ale Zachowicz, jest Grosicki, jest Kucharczyk, jest Kozłowski. No, bez względu na to mówimy tutaj o byłych reprezentantach aktualnych i proszę bardzo, jedziemy, robimy swoje i tak dalej, i tak dalej. No może coś się... A tu niestety zatrzymuje się 41-letni Marcin Radzewicz. Ten szumne transferowe powroty tego lata na razie słabe są. No, znaczy nie są zbyt okazane. Będziemy mówić o Podolskim? Tu ciekawe jestem właśnie z tym Podolskim, bo się mówiło ile? 10, 15 bramek, 10, 15 asyst. Znaczy, ale wiecie co, znaczy okej, możemy chwilę jakby o tym pomówić, bo szczerze mówiąc, jakby ja tego nie rozumiem trochę, jakby jego postawy w tym wszystkim. No bo wiadomo, że to było jakieś takie super wyczekiwane. Tak. Wiadomo, że to jest miejsce, gdzie jego nazwisko, jego rodziny będzie zawsze się gdzieś tam, prawda, przewijało, więc jakby jest to istotne, żeby się tu dobrze zaprezentować w pewnym sensie i potraktować to serio. Tak. Inaczej, wiadomo, że sportowo to już nie będzie ten sam gość, ale chodzi o postawę i potraktowanie wpływ ludzi nawet na młodych chłopaków. Serio, na drużynę, no wiecie, ktoś taki jak, nie wiem, no, zachowując proporcje, powrót Cristiano Ronaldo do Manchester United, no taki oczekiwany, oczekiwany transfer, a tu nagle jedna fucha w Niemczech, eksperta, druga fucha w Niemczech. Troszkę chałturzyny. Trochę tak powiedziawszy. Ciekawe, tak, że on nie mówi w Niemczech. Mam taką chałturę w Polsce, muszę powiedzieć. Coś tam jeszcze coś się porusza. Trochę się rozdrobnił, muszę powiedzieć. Znaczy Michał, to właśnie to jest ta kwestia, że też jeszcze jak przychodził, wydawało nam się, że ewentualnie no, będzie gdzieś tam grał w coś fajnego, pokaże umiejętności i tak dalej. No, za dużo nie gra, tutaj sobie nie, za dużo ma takich spraw. Wyobraźmy sobie, on zamiast trenować pewnie lata, tak? Musi lecieć tam coś ogarnąć. Wiesz, on da się polecieć po treningu też. A nie zamiast. Nie, no, wiesz, no to tak jak trochę koszykarz, wiesz, NBA, no, co dwa dni. No, ale wiesz, po treningu nawet zrobić. Jak polecisz, to wypadałoby, żeby może nawet jak polecisz, to wypadałoby odpocząć, a nie usiąść i recenzować kogoś, mam talent, czy tam, gdzie on tam jest. No wiesz, no, to też zajmuje kilka godzin. Nie, to się nie nagra w 15 jest talent, minut. No. Tak, w europejskich pucharach jest ekspertem. Chyba teraz został właśnie. Także jeszcze tego nie sprawdzisz. Ja podziwiam za pracowitość, szczerze mówiąc, no bo to trzeba powiedzieć jeszcze, że gość, który no, jeszcze ma trochę własnych biznesów. Byłem sam w szoku, jaką on jest legendą tam na tym stadionie, to widać, bo jest obrędowany cały stadion, on ma swoją lożę i tak dalej, taką, którą można wynajmować za jakąś grubą kasę, więc facet osiągnął jakiś potężny sukces, ale właśnie, no, czy warto? To no tak... nie, no, ja wam powiem wprost, ja się spodziewałem, że jeżeli tu przychodzi, to ten sezon spędza tutaj i tylko na tym się koncentruje. I jeden sezon, tak? Ten obiecany kibicą dla rodziny, a tutaj no, po prostu się rozdrabnia. Łukaszu, apelujemy do ciebie, nie rozdrabniaj się. Dziękuję za dzisiejszy stan futbolu, panowie. Michał Pol, Dominik Ewebenke, Mateusz Kokuszewski, Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Widzimy się za tydzień.